Aquis bardzo dynamicznie poprawia swoje udziały w rynku. To się jeszcze dzisiaj nie przekłada na stronę finansową tej operacji. Ona opiera się na abonamencie, czyli na liczbie członków. Ta liczba członków wzrasta. Na razie jeszcze jesteśmy daleko, jeżeli chodzi o kwestię uzyskania rentowności. Natomiast cieszy nas wzrost udziału w obrotach, bo to jest tak naprawdę czynnik, który będzie w stanie przyciągnąć nowych uczestników do tego rynku. Spółka jest dzisiaj w fazie podwyższenia kapitału. My jako giełda jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy będziemy w tej transakcji uczestniczyć, czy nie. Giełda to w sumie mała spółka, natomiast duża instytucja i jeżeli chodzi o jej znaczenie dla rynku i możliwości kształtowania również pewnych tendencji, inicjatyw, może bardziej inicjatyw. Tutaj jakby takich bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, w jaki sposób funkcjonuje w tej chwili nasz dział, który zajmuje się regulacjami i legislacją. Tutaj już jest kilka takich projektów, inicjatyw w toku, które mają za zadanie, czy to wprowadzenie, zaproponowanie nowych instrumentów na naszym rynku, czy to poprawę zasad funkcjonowania naszego rynku. Bardzo nas cieszy podjęcie dyskusji na temat Unii Rynków Kapitałowych. Z tą inicjatywą jest związanych kilka ryzyk. Jakby największym ryzykiem jest groźba zmarginalizowania małych giełd. Natomiast widzimy w tym duży potencjał z naszego punktu widzenia, bo Unia Rynków Kapitałowych, Komisja Europejska podejmuje tematy, które są istotne z punktu widzenia naszej krajowej, polskiej dyskusji na temat tego, czy rynek kapitałowy jest ważnym elementem polskiej gospodarki, czy powinniśmy dbać o jego rozwój. Także myślę, że giełda będzie aktywna, będziemy bardzo aktywnym uczestnikiem tej dyskusji.